Prezentujemy Państwu nowego typu łożyskowy ogranicznik głębokości wiercenia, to wierteł tzw. środkowców, używanych często do wiercenia otworów pod zawiasy puszkowe z tzw. ręki. W ostatnich czasach w meblarstwie występuje trend stosowania coraz cieńszych materiałów, z których wykonuje się fronty meblowe. Dotyczy to zarówno starych, znanych materiałów jak MDF, płyta wiórowa czy sklejka, jak też nowych w postaci płyt HPL. Jaki jest powód stosowania tego typu cienkich materiałów? Powodów jest kilka. Jednym z nich jest miejsce zastosowania, gdzie bardzo ważne jest obniżenie wagi mebla. Istotne na przykład w przypadku wyposażenia meblowego w kamperach lub na łodziach. Zazwyczaj mamy tu do czynienia z wykorzystaniem sklejki o grubości 15 mm. Także w tradycyjnym meblarstwie stolarze coraz chętniej wykorzystują takie materiały jak MDF o grubości 16 czy 12 mm lub też cienkie płyty HPL. Szczególnie pojawienie się tworzyw HPL spowodowało, że nie tracąc nic ze sztywności płyty, projektanci mebli mogą stosować jeszcze cieńsze, a zarazem lżejsze wykonania frontów meblowych. Wraz z tym trendem do stosowania cienkościennych frontów pojawiły się na rynku zawiasy puszkowe o obniżonej głębokości puszki. Takim zawiasem jest na przykład Tiomos M9 z puszką o głębokości 9 mm. Podczas wykonywania otworów w cienkościennych materiałach meblowych pojawia się problem związany z głębokością wiercenia. Jeżeli przyjrzymy się budowie wierteł, tzw. środkowców, stosowanych do wiercenia otworów pod puszkowe zawiasy meblowe, zauważymy, że prócz części roboczej mamy jeszcze ostrze prowadzące, którego długość musimy uwzględnić przy doborze grubości frontu meblowego. Stąd niezwykle ważne jest precyzyjne i trwałe ustawienie głębokości wiercenia otworów. Zauważmy, że wysokość ostrza prowadzącego jest różna w zależności od rodzaju stosowanego wiertła. Zazwyczaj w wiertłach maszynowych z węglikiem spiekanym ostrze prowadzące jest niższe niż w wiertłach wykonanych ze stali HSS, które zazwyczaj wykorzystywane są do wiercenia z tzw. ręki, a w związku z tym ich ostrza prowadzące muszą być dłuższe, by zapewnić stabilne prowadzenie wiertła. Dopóki mamy do czynienia z pracą na centrum obróbczym czy na wiertarce kolumnowej z ograniczeniem posuwu, z wierceniem otworów w cienkościennych materiałach nie ma problemu, bo głębokość wiercenia możemy precyzyjnie ustawić. Natomiast w wypadku konieczności wiercenia z tzw. ręki lub wykorzystując maszyny bez nastawialnego skoku posuwu, mamy spory problem z wykonaniem dokładnego otworu. Z wierceniem z ręki mamy często do czynienia podczas montażu mebli u klienta, kiedy nagle musimy dokonać jakiejś poprawki czy zmiany w projekcie. Mamy w takim wypadku dwa problemy. Pierwszy związany z panowaniem nad głębokością wiercenia otworu. Drugi zaś związany z utrzymaniem prostopadłości wiercenia, która jest niezbędna do prawidłowego osadzenia zawiasu w otworze. Narzędziem, które znakomicie rozwiązuje te problemy, jest łożyskowany ogranicznik głębokości, przystosowany do pracy z wiertłami typu środkowce. Ogranicznik zbudowany jest z pierścienia wykonanego z twardego tworzywa odpornego na ścieranie, w którym osadzona jest stalowa tuleja wraz z łożyskiem kulkowym. Średnica otworu stalowej tulei pozwala na precyzyjne umieszczenie w niej wiertła typu środkowiec i zablokowanie go na odpowiedniej głębokości wkrętem ustalającym. Wykonanie to pozwala na nieskrępowany niczym ruch wiertła przy jednoczesnym podparciu go na pierścieniu zewnętrznym ogranicznika. W celu precyzyjnego ustalenia głębokości wiercenia można użyć suwmiarki, a następnie zablokować ustawienie wiertła za pomocą dołączonego do ogranicznika klucza impulsowego, dokręcając wkręt ustalający. Popatrzmy, jak zachowuje się ogranicznik głębokości wiercenia podczas pracy.
Zwróćmy uwagę na to, że ogranicznik kontroluje głębokość wiercenia, jednocześnie dbając o to, by wiertło pracowało prostopadle do płaszczyzny płyty. Wiercony otwór został wykonany na głębokość 10 mm. Popatrzmy jeszcze na wykonanie otworów w płycie OSB o 12-milimetrowej grubości. Jak widać, płyta nie wykazuje oznak przebicia przez ostrze prowadzące, umożliwiając jednocześnie osadzenie w niej zawiasów Thiomos M9 z obniżoną wysokością puszki do 9 mm. Zawiasy osadzone są prawidłowo, wystarczy je tylko przykręcić. Zachęcamy gorąco do zakupu tego wyjątkowego narzędzia, niezbędnego wręcz przy pracach związanych z wierceniem z ręki lub z użyciem wiertarek kolumnowych. Thank you.